Cześć, witam Was serdecznie na Megadyskont.pl. Jesteśmy dzisiaj w Myślęcinku, czyli bardzo ładnym parku, ponieważ pogoda jest prześliczna i aż szkoda, by nie skorzystać z takiego ładnego słońca. Pokażę Wam dzisiaj saszetkę od firmy Tom, w której możecie znaleźć księżniczki Disneya. W każdej saszetce możecie znaleźć jedną księżniczkę i jednego charmsa. Oczywiście wszystko od firmy Disney. Saszetka, jak widzicie, jest różowa. Znajdują się na niej obrazki właśnie księżniczek, które możecie znaleźć w saszetce, oraz charmsów. Mamy tutaj również wizerunek kopciuszka. Jak zwykle kopciuszek prezentuje się prześlicznie. No i oczywiście logo Disneya i firmy Tom. Mamy tutaj również informację o tym, że zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 3. roku życia. Z tyłu saszetki mamy Śnieżkę, która również pięknie nam się prezentuje. Aby otworzyć saszetkę, mam tutaj taki specjalny dzióbek. Wystarczy, że ją pociągniemy. No i co mamy w saszetce? Oczywiście ulotkę z informacją, jakie księżniczki i charmsy możecie znaleźć w takiej saszetce. Mamy również księżniczkę, którą trzeba złożyć. Z tego, co widzę, jest to księżniczka Tiana z filmu Księżniczka i Żaba. Tiana jest w 2 częściach. Wystarczy je ze sobą połączyć. Nasza księżniczka jest już gotowa. W saszetce znajduje się także charms, jest to żaba. Oczywiście łączy się z Tianą, która jest z filmu Księżniczka i Żaba. Także nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, że te dwie zabawki się ze sobą łączą. Zaraz przyjrzymy się bliżej naszej księżniczce. Tiana to wyjątkowa księżniczka, jest to pierwsza ciemnoskóra księżniczka w bajkach Disneya. Jak widzicie, prezentuje się tutaj naprawdę prześlicznie i balowo. Pamiętacie pewnie z filmu, że chciała otworzyć swoją restaurację i prawdopodobnie właśnie z okazji otwarcia własnej restauracji się tak pięknie wystroiła. Ma ona długą niebieską suknię, która ma na biodrach ciemno-niebieską szarfę. Z boku widzimy, że kończy się kokardą. Całość jest zakończona gorsetem, który ma bardzo ładny dekolt, który jest dodatkowo zdobiony. Do wszystkiego Tiana ubrała jasno-niebieskie rękawiczki, no i oczywiście swój diadem. Jest uczesana w swój charakterystyczny kok. Jeśli chodzi o charmsa, czyli żabę, jest on srebrny, bardzo ładnie się błyszczy. Z tyłu możecie zobaczyć logo Disneya, no a cała żaba jest zielona, no i prezentuje się bardzo sympatycznie.